Witam Państwa. Profesor Fulford zapomniał nadmienić, że naszym mentorem, mentorką otwartych seminariów jest profesor Rosińska. Również chcę powiedzieć, że na najbliższych otwartych seminariach profesor Rosińska będzie razem w panelu z profesorą Mzińską, która z kolei jest moją mentorką. I tam będzie więcej czasu na dialog, rozmowę, pytania. Ja natomiast chciałbym powiedzieć kilka słów na temat praktyki opartej na wartościach, czyli czegoś, o czym w liście pisał profesor Fulford i jest twórcą tutaj takiego modelu, sposobu myślenia, który ma uczynić nauki o zdrowiu, opiekę psychiatryczną i pomoc społeczną bardziej taką realistyczną. Przy czym tu nie ma czasu, żeby opowiadać, jest to bardzo taki spójny system i program. Natomiast ideą czy celem tutaj tej praktyki opartej na wartościach jest poszukiwanie tego, co dla nas istotne, ważne, wartościowe, znaczy ważne dla pacjentów, ważne dla terapeutów, ważne dla społeczności. Tak, żeby poszukiwać i wsłuchiwać się w te wartości, to, co dla ludzi jest ważne, wartościowe. A nie jest to łatwe. Również praktyka oparta na wartościach to szukanie pewnej równowagi, ponieważ działanie, praktyka, decyzje, no, w psychiatrii szczególnie, są trudne. I szukanie takiego konsensusu, szukanie pewnej równowagi wymaga pewnego wysiłku, właśnie pewnej otwartości, ale też świadomości własnych wartości, przekonań, oczekiwań. Więc szukanie tej równowagi, tego balansu jest istotą praktyki opartej na wartościach. Również to, co jest ważne w praktyce opartej na wartościach, to jest szukanie pewnej zgodności pomiędzy nauką i człowiekiem, czyli pomiędzy medycyną opartą na faktach i medycyną opartą na wartościach, że tutaj nie ma sprzeczności, że tu jest taki element dopełniania się. Profesor Fulford w swoim liście, trzeba było skrócić, zaproponował w ogóle taką sytuację warsztatu. Chciał, żebyśmy tu omówili pewien przykład Patryka i żebyśmy próbowali myśleć na temat jego sytuacji. Zapewne pojawiłyby się różne rozwiązania, czasami trudne do pogodzenia. Natomiast ja sobie pomyślałem, że w duchu tutaj tego naszego kongresu warte i w duchu praktyki opartej na wartościach można by wziąć na warsztat w ogóle tą deklarację, która ma być podpisana dzisiaj. I tam w każdym zdaniu jest nawiązanie do wartości. Tam jest cały czas mowa o wartościach. One się przejawiają albo w takich wartościach uniwersalnych. Tu jest w punkcie, w centrum jest zdrowie, zdrowie jednostki, zdrowie pacjenta, które jest jakoś tak definiowane jako wolność wyboru, jako równe traktowanie, jako uczestnictwo we wspólnocie, czyli wolność, równość i braterstwo albo siostrzeństwo, można by tak powiedzieć. Dalej są wartości społeczne. To znaczy, wymienione są różne grupy, tak? To są dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze. W tym naszym kontekście wydaje się, że jakby te oczekiwania, że te grupy mówią jednym głosem, ale w pewnej takiej praktyce może okazać się, że każda z tych grup ma jakby troszeczkę inne oczekiwania i troszeczkę jakby inne problemy, więc to zostało wymienione. Wartości społeczne to są też standardy organizacyjne, wsparcie finansowe, bo wartość pieniądza, tak? Wartość
To tutaj pojęcie wartości jest bardzo szeroko pojmowane. Dalej są wymienieni pracownicy ochrony zdrowia. No, mowa jest o godnych warunkach pracy, o standardach organizacyjnych, również o tych standardach organizacyjnych. Chodzi w ogóle o warunki, możliwości funkcjonowania opieki systemu, opieki zdrowia psychicznego. To znaczy, my w tej deklaracji zauważyłem pewien kontekst. To znaczy, mowa jest o wartościach, ja nazwałem to negatywnych, porzucenie, osamotnienie, bezradność, ignorancja, niewydolność. Tak? To znaczy, my w takim funkcjonujemy jakby, kontekście i wydaje się, że ważnym celem i tutaj taką wartością, która pojawia się w tej deklaracji, to jest włączenie w ten proces budowania społeczności terapeutycznej no, decyzji politycznych, tych decydentów. Gdybym miał mówić jeszcze o praktyce opartych na wartościach, mógłbym ją porównać do takiego procesu psychoterapeutycznego, czy też psychoanalitycznego. Psychoanaliza jest pewnym procesem. Na ogół od kryzysu do zdrowienia. Ale jest to proces, wydaje się, taki niekończący. Kiedy rozwiążemy jakiś jeden problem, napotykamy inne. I praktyka oparta na wartościach to jest taki moment, kiedy my szukamy tych optymalnych rozwiązań, ale kiedy pewne minimalne warunki, możliwości funkcjonowania społeczności terapeutycznej są zapewnione, i te elementy, które pojawiają się w tej praktyce opartej na wartościach, o której mówił Fulford w jego kontekście, to na przykład szukanie granic wiedzy, granic kompetencji, obszary niepewności, efekty uboczne postępu. Tak? To znaczy, że okazuje się, że nawet jeżeli mamy tutaj stworzone pewne warunki, to cały czas są dylematy, są złożone decyzje. Również chciałem powiedzieć, tu już tak kończąc, na temat mitów. W kontekście praktyk opartych na wartościach można mówić o mitach. Mitach jako takich koszmarach negatywnych i mitach marzeniach, które są dla nas ważne. Ten mit negatywny to jest mit dobrego psychiatry. Znaczy w sensie takim, że to psychiatra, psychiatria załatwi nam wszystko, tak? Że to psychiatra lepiej wie, że to psychiatra ma najlepszy wgląd na to, co jest potrzebne. Tak? Praktyka oparta na wartościach to jest dialog różnych ekspertów, ale włączenie też i pacjentów, i rodzin. I dopiero tutaj szuka się konsensusu. Dalej, mit technologicznego postępu. Tak? To znaczy, że psychofarmakologia, technologia nam rozwiąże wszystkie problemy. To jest nieprawda. Ona tylko mnoży te problemy. Nauka nie rozwiąże naszych problemów. Dalej, mit samorzutnego procesu zdrowienia. Jakoś to będzie. Na Zachodzie są pewne modele, my je przejmiemy, ludzie wyjeżdżają na Zachód, psychiatrzy, już muszę kończyć. W każdym razie to jest mit. Inny mit to jest rewolucja antypsychiatrycznej, tak? Że to po prostu, że rewolucja, radykalne zmiany powodują jakiś taki radykalny postęp i progres. To też jest nieprawda. I na końcu, jaka jest alternatywa wobec humanistycznej psychiatrii? Po pierwsze, ideologia i manipulacja. Po drugie, medykalizacja i technokratyzacja. I po trzecie, biurokratyzacja i proceduralizm. To nie są dobre alternatywy. Dziękuję.